będę mówił po polsku. I will speak Polish. Komisja krytykuje Węgry za ułatwienia wizowe dla Rosjan i Białorusinów. Ja się do tej krytyki zdecydowanie przyłączam, ale chciałbym zwrócić uwagę na brak wiarygodności komisji w tej sprawie. Dlaczego? Otóż w lipcu 2023 roku poznaliśmy raport dotyczący praworządności w Unii Europejskiej, w którym komisja krytykuje Polskę za rzekome łamanie praw człowieka i wolności mediów. Jako jeden z przykładów raport przytacza zatrzymanie i aresztowanie przez polskie służby dziennikarza hiszpańskiego Pablo Gonzalesa. Rzeczywiście, Pablo González został zatrzymany przez polski kontrwywiad w lutym 2022 roku w Przemyślu, niedaleko ukraińskiej granicy, a sąd zdecydował o areszcie dla niego. Miesiąc temu w Stambule doszło do największej od czasów zimnej wojny wymiany szpiegów między USA i Rosją. Czy wiecie państwo, że wśród tych 10 szpiegów przekazanych Rosji był Pablo González, a właściwie Paweł Rubcow, bo tak się ten szpieg nazywał? Czy wiecie, że był on oficerem rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU? Czy wiecie, że witany był osobiście na lotnisku w Stambule przez Władimira Putina? A polski rząd Prawa i Sprawiedliwości został zaatakowany przez komisję za to, że łamie wolność mediów, aresztując Gonzalesa, albo inaczej mówiąc Pablo Rubcowa, oficera GRU. To pierwsza rzecz. I pytanie. Czy komisja przeprosi Polskę za fałszywe oskarżenia w raporcie dotyczącym praworządności? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Komisja krytykuje Węgry, a sama zmienia prawo wizowe, zmienia załączniki w kodeksie wizowym, wykreślając obowiązek dla obywateli Rosji przy ubieganiu się o wizę Unii Europejskiej przedstawienia książeczki wojskowej, bardzo ważnego dokumentu świadczącego, czy ktoś służył w armii, czy służy lub będzie służył. Czyli komisja pozwala ubiegać się o wizę europejską żołnierzom rosyjskim, może tym, którzy dokonywali masakry w Irpieniu lub w Buczy. Albo może tym, którzy w ramach grupy Wagnera mordowali w Syrii lub w Afryce. Czy chcecie państwo, by spędzali ci żołnierze wakacje w Polsce, we Włoszech, we Francji bądź w Hiszpanii? Czy komisja, krytykując Węgry, sama wycofa się z ułatwień wizowych dla morderców Putina? Dziękuję bardzo. Thank you, commissioner. Dziękuję, pani komisarz. Tak, dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to ono leży poza moim portfelem, poza moimi kompetencjami, więc sugeruję, żeby pan zadał je odpowiedniemu komisarzowi. Drugie pytanie. My zawiesiliśmy system ułatwień wizowych dla Rosji 2 lata temu i także dla Białorusi. Jednocześnie przedstawiliśmy te wytyczne, które dotyczą dodatkowej kontroli w przypadku oceny bezpieczeństwa związanej z każdą osobą, która pochodzi z tych krajów i ma wjechać na teren Unii Europejskiej. Zachęcamy państwa członkowskie, by przejrzały wizy, które zostały już wystawione i zastanowiły się, czy nie warto ich wycofać w świetle wojny i zagrożeń geopolitycznych, które stanowi Rosja dla Unii Europejskiej. Jak wcześniej powiedziałam, mieliśmy dobry wynik, ponieważ 88% wyniósł spadek wiz wydawanych dla Rosjan, ale nie wykluczę, że będziemy musieli podjąć dalsze kroki. Dlatego trwa proces ponownej oceny wytycznych. Będziemy musieli zobaczyć, czy trzeba podjąć dalsze kroki, by zapewnić, że ludzie, którzy stanowią potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa z Rosji czy Białorusi dla Unii Europejskiej, nie powinni wjeżdżać na teren Unii Europejskiej. Dziękuję, pani komisarz.